Dziś będziemy robić potrawy na Halloween. Dziewczyny, co najbardziej lubicie jeść w Halloween? Paluchy wiedźmy! Potrzebujemy 225 gramów masła. Teraz potrzebujemy kurę, jedno jajko. Teraz ekstrakt z wanilii. I taką samą łyżeczkę z migdałów. Dwie i dwie trzecie szklanki mąki. Łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżeczka Alicja soli. Teraz to wszystko musimy zmiksować. Ugniatam. Mama, podmień mi rękaw. Rączki otrzepujemy nad tym ładnie. W ten sposób przygotowane ciasto jest bardzo lepkie i ciężko byłoby z niego cokolwiek formować, dlatego wkładamy je w folię i zanosimy do lodówki. Smacznego! Piekarnik ustawiamy na 200 stopni i każdą porcję ciasteczek będziemy piec około 10 minut. Do paluchów wiedźmy potrzebujemy migdałów. Najlepiej, jeśli one są jasne, wtedy najładniej wyglądają po upieczeniu. Muszą to być pełne migdały i każdy z tych migdałów należy przekroić na pół. Wyjmujemy schłodzone ciasto i będziemy z niego formować paluchy, które następnie włożymy do piekarnika. Na koniec każdego palucha nadziewamy migdałowy paznokieć i nożem robimy paseczki jako linie na paluchach. I tak przygotowane paluchy wstawiamy do piekarnika. Tak wyglądają gotowe paluchy wiedźmy. Smacznego!